Zawsze chcieliśmy odwiedzić Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale całymi latami odkładaliśmy ten wyjazd na później, bo uważaliśmy, że nie stać nas na taką wyprawę. Czy mieliśmy rację? W końcu wybraliśmy się do tej metropolii i dzisiaj opowiemy Ci, ile dzień wizyty w takim mieście kosztuje turystę. Jest to, jakby nie patrzeć, siódme najczęściej odwiedzane miasto na świecie według najnowszego rankingu z 2022 roku. Musi być zatem ku temu powód. W dzisiejszym filmie będzie o zakwaterowaniu, atrakcjach, jedzeniu w restauracjach i fast foodzie czy transporcie publicznym. Będzie też o cenach w sklepach, kawie w Starbucks, zdrowych przekąskach czy hot dogach w Central Parku i jeszcze więcej. Zapraszam. Kierunkiem naszej podróży do USA nie był co prawda Nowy Jork, a Floryda. Będąc jednak już w Stanach Zjednoczonych, nie mogliśmy sobie odpuścić odwiedzenia Nowego Jorku, który jakby nie patrzeć, od dawna znajdował się na naszej bucket list. Jeśli planujesz wyjazd do tego miasta, to musisz doliczyć sobie jeszcze ceny biletów lotniczych. My tutaj ich nie policzymy w podsumowaniu na koniec, bo niektóre osoby będą chciały tam się wybrać bezpośrednio z Europy, a inne tylko tam wyskoczyć na weekend podczas zwiedzania innych miejsc w USA. Dlatego w dzisiejszym odcinku będą jedynie koszty, jakie napotkasz będąc już tam na miejscu. My wylądowaliśmy na lotnisku Newark w New Jersey, skąd czekała nas jeszcze podróż pociągiem na Manhattan do Pennsylvania Station. Bilet za tą podróż to około $15 za osobę. Po około 40-minutowej podróży dojeżdżasz do Pennsylvania Station w samym sercu Nowego Jorku, czyli na Manhattanie. Teraz w zależności gdzie masz zarezerwowany hotel, czeka cię albo przesiadka na metro, albo spacer, lub ewentualnie taksówka. Hotel. My zarezerwowaliśmy nasz hotel niedaleko Times Square. Świetna lokalizacja, bo mieliśmy dosłownie 3 minuty drogi na rozświetlony neonami nowojorski plac Times Square. Za hotel w tak świetnej lokalizacji zapłaciliśmy około $400 za 3 noce, czyli wychodzi jakoś $133 za noc. Dobra, jesteśmy w naszym pokoiku. Niewielki, ale czyściutko i fajnie, najważniejsze, że jest cieplutko. Wraz z ceną pokoju miały być wliczone już śniadania, ale jak się okazało na miejscu, była tylko kawa i herbata. No niestety. Pokój ten udało nam się zarezerwować w ofercie partnerskiej Booking.com. Normalnie jego cena jest nieco wyższa. W okresie letnim wzrasta jeszcze bardziej. Link do tego hotelu umieszczę Wam na dole w opisie tego filmu. Znaleźliśmy oferty tańszych noclegów w innych dzielnicach Nowego Jorku. Można było zatrzymać się na przykład na Long Island albo na Brooklynie. Jednak wtedy trzeba doliczyć czas, który jest potrzebny na dotarcie na Manhattan, no i koszty takiego przejazdu. Więc dużo będzie zależało, którą część Nowego Jorku chcecie zwiedzać. Dzisiaj, moi drodzy, pokażemy Wam głównie Manhattan, chyba na tym się skupimy. Jeden z polskich podróżników, którego spotkaliśmy tam w Nowym Jorku, czyli Baza Travel, dojeżdżał codziennie z Long Island. Z tego, co nam opowiedział, taka podróż trwała ponad godzinę. Baza kupił sobie bilet tygodniowy, bo zostawał tam nieco dłużej, ale jeśli potrzebujesz jednodniowego biletu, to kosztuje on, z informacji jakie otrzymałem od bazy, pomiędzy $8 a $12 w jedną stronę. Cena zależy od tego, czy chcesz jechać ekspresem, czy nie. My stwierdziliśmy, że odwiedzając Nowy Jork na weekend, lepiej zapłacić ciut więcej, ale oszczędzić sobie czasu potrzebnego na transport. Ale jeśli planujesz zatrzymać się w Nowym Jorku na nieco dłużej i może zwiedzić też jego inne dzielnice, to takie rozwiązanie może być dla Ciebie jak najbardziej właściwe. Transport w Nowym Jorku. Moim skromnym zdaniem najlepiej poruszać się po Nowym Jorku, a konkretnie po Manhattanie, korzystając z komunikacji publicznej. Nam najbardziej do gustu przypadło metro. Brak korków i praktycznie w kilka minut można pokonać spore odległości. Minusem podróżowania metrem jest fakt, że nie widzi się niczego podczas przejazdu. Dlatego czasami może być warto wskoczyć w autobus, a jeśli odległość do kolejnego punktu na Twojej liście miejsc do zobaczenia w Nowym Jorku nie jest duża, to polecałbym po prostu spacer. Nowy Jork naprawdę zaskakuje na każdym kroku. Dzięki temu, że dużo po tym mieście spacerowaliśmy, udało nam się zobaczyć całą masę ciekawych rzeczy. To miasto tętni życiem na każdym kroku i co 100 metrów dosłownie można trafić na coś nowego, coś ciekawego. Tam gdzieś ktoś śpiewa przy wejściu do metra. W innym miejscu ktoś opowiada coś przez głośnik ciągnięty za sobą na ulicy. A jeszcze w innym miejscu można trafić na jakieś uliczne przedstawienia. Więc zwłaszcza jeśli będziesz mieć ładną pogodę, to spaceruj po mieście, bo z pewnością trafisz na miejsca i atrakcje, których w planach nie masz, a które bardzo pozytywnie Cię zaskoczą. Wracając do transportu. Koszt jednorazowego przejazdu metrem to $2.75, jeśli płacisz kartą przy wejściu przez bramkę. Kupując papierowy bilet w maszynie przy wejściu do metra, zapłacisz $3.
Można wykupić sobie bilet tygodniowy na metro, co z pewnością przyniesie spore oszczędności, jeśli planujesz dużo poruszać się tym środkiem transportu. Jednak to zależy, na jak długo masz w planach zatrzymać się w Nowym Jorku, bo bilet z najkrótszym terminem użyteczności to bilet tygodniowy. Ten 7-dniowy bilet na metro kosztuje $33, a 30-dniowy $127 i dają one nielimitowane przejazdy dla jednej osoby na ten okres czasu. Jedzenie w Nowym Jorku. Nowy Jork niestety nie należy do najtańszych destynacji i gdybyśmy zatrzymywali się tam na 2 tygodnie, to jedzenie w restauracjach z pewnością zrujnowałoby nasz budżet. Ale jadąc na weekend lub kilka dni, da się to jeszcze przeżyć. Na przykład za obiad dla 2 osób w sieciówce Baba Gump, czyli stworzonej na podstawie filmu Forrest Gump restauracji, zapłaciliśmy $65. Natalia dała namówić się kelnerowi i dostała małą porcyjkę. A ja sobie wybrałem. W takim rachunku znalazły się tylko 2 dania główne, którymi co prawda najedliśmy się dosyta, ale były one bez deserów czy starterów. $65 to już końcowa cena po doliczeniu napiwku, który w USA raczej wypada zostawić. Oczywiście można zjeść bardziej budżetowo. Przykładem tutaj mogą być słynne nowojorskie bajgle, za które zapłaciliśmy $22 za 2 sztuki. Były pyszne i zjadając po takim bajglu byliśmy syci już do wieczora. Pewnie takie bajgle da się zjeść jeszcze taniej, ale my wyszukaliśmy miejsce, gdzie mają one naprawdę wysokie oceny w TripAdvisor. No i faktycznie smakowały niesamowicie. Nowy Jork to nie tylko miasto, które nigdy nie śpi, ale które też oferuje niesamowity wybór pysznego jedzenia i to całą dobę. Znajdziesz tam chyba wszystkie kuchnie, jakich tylko zapragniesz, a jeśli zgłodniejesz o 1:00 w nocy, to też nie ma problemu. Można tam jeść przez całą dobę lub zamówić jedzenie na dowóz do hotelu o każdej porze. O, Burger King otwarty 24 na dobę. Nie wszystkie restauracje będą oczywiście otwarte całą dobę, ale my bez problemu znaleźliśmy pyszne japońskie pierożki na dowóz do hotelu mniej więcej o 1:00 w nocy. Za takie danie dostarczone nam do pokoju hotelowego w środku nocy zapłaciliśmy dokładnie $31.75. Nie omieszkaliśmy też przetestować tak popularnych w USA pączków, czyli Krispy Kreme. Za 6 pączków zapłaciliśmy $11. Jeśli chcesz zobaczyć, jak testujemy te pączki i jaki był werdykt, ale też jak wyglądały nasze przygody w Nowym Jorku, to zapraszamy Cię na nasze vlogi z tego miasta. Link do nich umieszczę na dole w opisie tego filmu i na ekranie końcowym. Jeśli wybierzesz się na tak popularnego hot doga w Central Parku, to zapłacisz mniej więcej $4 za jednego. Cena ta będzie jeszcze zależała od dodatków, z którymi takiego hot doga wybierzesz. Precel w Central Parku to kolejne $4. Świeży, duży smoothie niedaleko Central Parku to koszt $11 za sztukę. $22 za 2 smoothiesy. No ale potrzebowaliśmy witamin. Ogólnie odnoszę wrażenie, że w Stanach zdrowa żywność jest dość droga. Wybraliśmy się też razem z podróżnikiem Bazą do Burger Kinga, który był otwarty całą dobę. 2 chyba największe dostępne zestawy burgerów z 3 kotletami i ogromnym napojem, który przypominał bardziej małe wiaderko niż kubek, kosztowały około $25. Piwo Guinness w irlandzkim pubie, które smakowało tak dobrze jak to kupowane w pubie w Irlandii, kosztowało $9. Burrito w sieciówce Chipotle kosztowało około $11. Ale takie burrito starczyło mi od lunchu do obiadu, kolacji wieczorem. Duża kawa w Starbucks to wydatek rzędu $4-5. Kawa i herbata w Starbucksie ponad $11, także Nowy Jork tani nie jest. Zawsze można też kupić sobie pizzę w sklepie Whole Foods albo coś innego gotowego, żeby nieco zaoszczędzić. Da się zatem też jeść w Nowym Jorku bardziej budżetowo. Ciekawe, czy dostanie się slice pizzy za 99 centów. Coś mi się nie chce wierzyć. Myślę zatem, że obraz wyżywienia w Nowym Jorku jakiś już mamy. Każdy będzie mógł dopasować coś do swojego stylu i budżetu. W końcowym podsumowaniu wydatków jednak nie będę uwzględniał jedzenia jako kosztu, bo każdy je inaczej czy innej ilości i każdy wyda zupełnie inną kwotę. Atrakcje. Atrakcje w Nowym Jorku też niestety do najtańszych nie należą, no ale wrażenia robią takie, że zapamięta się je do końca życia, więc moim zdaniem zdecydowanie warto. Pierwszą atrakcją, której zdecydowanie bym nie pominął, jest Empire State Building. Wjazd na górę na 86 piętro kosztuje $44 za osobę. Można też wjechać na 102 piętro na Top Deck za $77. Widok Nowego Jorku z tej wysokości to naprawdę coś niesamowitego. Byliśmy kilka miesięcy wcześniej we Wrocławiu na Sky Tower. Wjeżdżając na Empire State Building pomyślałem sobie, no będzie trochę wyżej, ale to po prostu kolejny wysoki budynek.
Nic bardziej mylnego. Znaczy się, faktycznie jest to wysoki budynek, prawie dwukrotnie wyższy niż ten we Wrocławiu, ale to nie sama wysokość robi tutaj robotę, a widok pozostałych wieżowców i drapaczy chmur w Nowym Jorku. Jak pięknie to wygląda na żywo, nie da się tego opisać słowami. Zdjęcia czy filmy tego miejsca wyglądają pięknie, ale na żywo to jest to dopiero petarda, że tak zacytuję bazę. Robi wrażenie Empire, co? Nie spodziewałem się w ogóle takiej... Ale miasto, petardy. Sama wysokość to jeszcze nic, ale to miasto, nie? Ile tych wieżowców tutaj jest? Jeśli planujesz dużo zwiedzać w Nowym Jorku, to za chwilę powiem jeszcze, jak można sporo zaoszczędzić na atrakcjach tego miasta, ale to za moment. Kolejną rzeczą w Nowym Jorku, która jest warta uwagi, jest wjechanie na szczyt Top of the Rock przy Rockefeller Center. Patrzcie, to słynne zdjęcie, na pewno kojarzycie, to było tutaj w tym budynku. Jest to kolejny, bardzo wysoki budynek, dlatego jeśli masz już odhaczony Empire State Building, to zaplanuj całość tak, aby wjechać na Empire w dzień, a na Top of the Rock w nocy, albo odwrotnie. Widok Nowego Jorku z takiej wysokości w dzień to zupełnie inne przeżycie niż oglądać to miasto w nocy. Dlatego zdecydowanie polecam obie opcje. Można ewentualnie też troszkę przycebulić i wjechać późnym popołudniem na Empire State Building i zostać na górze, aż się ściemni. Ale wiecie, cebula. Bilet wstępu na Top of the Rock to $40 za osobę dorosłą. Inną atrakcją Nowego Jorku, której chyba nie można przegapić, to oczywiście Statua Wolności. Na tą wycieczkę trzeba przeznaczyć już kilka godzin, bo najpierw czeka cię spora kolejka na prom, a później nieco czasu na wyspie i podziwianie tej jakże rozpoznawalnej atrakcji miasta. Bilet na prom na Statuę Wolności to $26 za osobę dorosłą. Takich atrakcji w Nowym Jorku jest zdecydowanie więcej, ale to już zostawiam na odcinek z naszym top 10 miejsc, które warto zobaczyć i zwiedzić w tej metropolii. Niedługo powinien się taki odcinek pojawić na kanale. Teraz o tym, jak zaoszczędzić, odwiedzając główne atrakcje w Nowym Jorku. Zamiast kupować kilka biletów osobno, możesz kupić New York City Pass albo New York C3. W przypadku tego pierwszego masz do wyboru 5 z największych atrakcji Nowego Jorku. Cena takiego biletu to $129 za osobę. Możesz też wybrać tańszą wersję, czyli bilet C3, który daje do wyboru 3 atrakcje, a jego cena to $92. Strony, gdzie można kupić takie bilety, umieszczę na dole w opisie filmu. Na tych stronach można też znaleźć listę atrakcji, które można sobie wybrać, kupując taki bilet. Zatem podsumujmy koszty naszego dnia w Nowym Jorku. Nocleg kosztował nas $133. Dziennie na transport wydawaliśmy jakieś $10 na osobę, bo dużo spacerowaliśmy, więc 3 przejazdy dziennie praktycznie nam wystarczały. Jeśli policzyć, że odwiedzamy po jednej atrakcji dziennie, to średnio kosztowałoby to nas jakieś $31, biorąc pod uwagę, że wykupiliśmy sobie bilet New York C3. Koszty jedzenia będą w dużym stopniu zależne od tego, czy chcesz jeść w restauracjach, czy bardziej budżetowo. Ale myślę, że takie rozsądne wydatkowanie pieniędzy na jedzenie powinno pozwolić przeżyć z obiadem w jakiejś nie najdroższej restauracji za $50-60 dziennie na osobę. Zatem dzień w Nowym Jorku można powiedzieć, że średnio kosztował nas $325 za 2 osoby. Czy to dużo, czy mało, to już pozostawiamy do oceny Tobie. Daj znać w komentarzu, czy myślisz, że warto odwiedzić Nowy Jork. Moi drodzy, tutaj na ulicy jest jasno jak w dzień, nie? Od tych świateł, od tych wszystkich billboardów podświetlanych, masakra. Jest to cena za nie najdroższą, ale też nie najtańszą opcję wyjazdu, więc tą kwotę można jeszcze spokojnie przesunąć w jedną lub w drugą stronę. Właśnie mijaliśmy jakiegoś przewodnika z wycieczką, który opowiadał, że tutaj na tej ulicy, że to jest bardzo droga ulica na zakupy. W sensie, że tutaj są takie sklepy jak Tiffany i tam wymieniał inne marki, właśnie takie, wiecie, bardziej drogie. Zdecydowanie zobacz też wszystkie atrakcje, które polecamy odwiedzić w Nowym Jorku. Film ten powinien już być widoczny na ekranie końcowym. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądała nasza przygoda w Nowym Jorku, to kliknij to okienko z vlogiem z tego miasta. Zaczyna się od przylotu z Florydy, gdzie mieliśmy 30 stopni, a w Nowym Jorku zostało nas minus 5. Do zobaczenia tam! No i jesteśmy w Nowym Jorku, nawigację ustawiamy, ale jest zimno, masakra.